Wam. Dzień dobry, tutaj Ziggy z Teksasu. Jest poniedziałek, 29 lipca. Ten poranik będzie się składał z kilku części. Ja Was teraz witam, ale za chwileczkę Was opuszczę i będą takie krótkie klipy. Pierwszy z mojego ogrodu, bo już Wam to obiecuję od 3 tygodni. A drugi pokażę Wam, jak wyglądają takie deszcze nawalne tutaj. Tak naprawdę ten deszcz nie przeszedł przez nasze miasteczko. Też padało, ale deszcz nawalny tak nie wygląda. Natomiast efekt tego deszczu przeszedł przez naszą dzielnicę, przez nasze miasteczko. No i jakby wlało się tu wszystko do tych naszych potoków. Więc zrobiłem trochę klipów, ubrałem się w pelerynę. Właściwie to się rozebrałem i tylko ubrałem w pelerynę. I poszedłem, żeby Wam to sfilmować. Więc to też zobaczcie. A potem kilka słów na temat no, aktualnych wydarzeń, które tak nie napawają optymizmem, a jednak trzeba o nich mówić. No to zapraszam Was za chwileczkę do tego pierwszego klipu, ale zanim to chcę powiedzieć, że dzisiaj, przypomnieć, że dzisiaj o godzinie 17 w Szafranowym Dworze w Czeladzi znajdziecie sobie, odbędzie się comiesięczne spotkanie aniołków. To będzie spotkanie wyjątkowe, bo będzie to spotkanie łącznie z projekcją filmu Korporacja Światła. Będą obecni również autorzy tego filmu, reżyserka, jak i aktorzy tego filmu. Także naprawdę będzie ciekawie. Kto jeszcze nie wiedział o tym, to pojedźcie tam, pójdźcie tam. Powinno być bardzo ciekawie. Chciałbym takiego momentu, słuchajcie, że będzie Was tak dużo, że trzeba będzie wynająć większą salę w tym Szafranowym Dworze. No więc życzę Wam tam wspaniałego czasu. Przytulam Was wszystkich, kocham Was. Już to powiem teraz. A teraz zapraszam Was na te pierwsze dwa klipy. Cześć Wam. Dzień dobry, witajcie. Tutaj Ziggy z Teksasu w poranniku. Tym razem takim składanym, bo będę w kilku miejscach. Na razie z domu i z mojej hydroponiki pokażę Wam, co tam u mnie. Powiem Wam, że i tak się dziwię, że coś tam jest, no bo lato w Teksasie... W zeszłym roku miałem dużo gorzej. Było dużo roślin już spalonych, zwiędniętych, wyczerpały swoją żywotność. Teraz trochę ulżyło, bo jest dużo deszczu, burz. Dzisiaj w nocy też padało mocno. Przed chwileczką przyszła mała burza. No i jest lepiej, ale nie tak jak w Polsce. Nie, nie. Zaraz Wam to pokażę. Uchował się jeszcze jeden ogórek. To znaczy, myślę o krzaku, ogórku, ale też tam jest jakiś ogóreczek zawiązany, bo jest w cieniu. Reszta ogórków już jest wyrwana. No nie ma co, już po prostu ogórki nie wytrzymają. Co my tu jeszcze mamy? Najlepiej teraz idą chyba okry. Okry to jest ta roślina. Zobaczcie, to jest owoc okry. Bardzo dobre, pyszna. Można pokroić do jajecznicy, do jakiegoś dania. Niedawno robiłem fasolkę z okrą, z papryką. Okry. One tu wytrzymują te temperatury, więc mają się dobrze. Papryki. Tu mam takie małe papryki, żółte. To jest amerykańska odmiana papryk. Słodka, dobra, fajna taka. To można na surowo, najlepsza jest na surowo. Dobra. No i no, tu truskaweczki, coś tam nawet od czasu do czasu jest. Mikre, ale są. Natomiast tak, w ogrodzie już niewiele. Tutaj były ogórki, już są wyrwane. Tu jest ponawożone, przekopane. Tu też papryczka żółta, słodka. Okry. Kolejne okry. Tam też się zawiązują, będą rosły. Tutaj też dużo pączków, będą okry. No i resztka pomidorów. Papryki węgierskie. Węgierska słodka. Tu jedna, tu druga. Takie długie, fajne. Już ich pozrywaliśmy trochę stąd. Selery naciowe. No i tyle. Pokrzywy mają się dobrze. Słuchajcie, o dziwo, naprawdę.
trzeci rok, jestem bardzo zadowolony z pokrzyw. Już Lucynka wyrwała wiele z nich, właściwie całe skosiła. I to było wszystko zrobione, z tego był sok i sok jest zamrożony, kostki soku dodaje się do przetworów, do soków, do picia. No, a w hydroponice też, słuchajcie, zmiany, bo no tu mam tak, selery naciowe, sorry, będzie muzyka, selery naciowe, które pójdą do skrzyni, to jeszcze okry młode, które pójdą do ziemi. Sałaty młode, to jest buttercress, a tam jest pekińska sałata z tyłu, dopiero co wsadzona. Tutaj trochę buraków i szpinak. Natomiast tu zielono mocno, to jest też szpinak. To jest szpinak nowozelandzki, trochę zielenizny. No i tutaj słuchajcie, papryka. Naprawdę papryka ma 2 metry. Jest olbrzymia, ma owoce, one się tutaj gdzieś kryją, te owoce, o, czekajcie, by się zasłoniło, tu, jak je szukam, to je trudno znaleźć, ale jest ich tu trochę, duże drzewo, ale jestem, powiem tak, trochę by mogło być więcej, gdzieś tutaj, no, gdzie jesteście, papryki? Jak tak, to się rzucają w oczy, a tak to ich nie ma. O, tu są, tu jeszcze kwitnie. Drzewo paprykowe rośnie tylko w wodzie. I to jest dla mnie cud, słuchajcie, bo... Czekajcie, ściszę. Bo zobaczcie, ono rośnie tylko w wodzie. Tam jest dodane 20 ml nawozu. Potem dodawałem drugi raz, drugie 20 ml, ale... Jak to może z 20 ml nawozu i wody, która nie zawiera w sobie minerałów, urosnąć coś tak potężnego? Dla mnie to jest cud, po prostu. Nie wiem, jak się to dzieje. No i słuchajcie, to tyle, jeśli chodzi o mój ogród. Niewiele więcej, trochę mięty, trochę truskawek, jeszcze tutaj fasolka. Fasolki dużo zbieramy, ona rośnie takimi partiami. Zbieramy tam, nie wiem, 10-12 takich strąków, po czym ona przestaje, potem za chwilę znowu kwitnie, znowu strąki do zbioru i tak będzie do jesieni. Cały czas plonuje. Będzie się piała jeszcze do góry. No, a tam kwiatki, lucynki. No, no i to tyle. To tyle. Tak więc jak widzicie, no w ogrodzie i tak się dziwię, że w tym roku przetrwało tak dużo zieleni. W zeszłym roku było gorzej, było więcej suchości. W tym roku dzieje się coś dziwnego z pogodą w Teksasie, bo powinno być sucho i gorąco jeszcze do połowy października. Natomiast mieliśmy tak, po pierwsze poważne spadki temperatury. Ja to mówię, że nadchodzi mróz, słuchajcie, bo no jak temperatura spada poniżej 20 albo do 20, 21, no to jest duża różnica temperatur, o 20 stopni mniej. No i mamy tak właśnie teraz, chociaż w tej chwili jest 30, ale przeszły też ogromne burze i tak mamy już drugi tydzień. Bardzo dużo wody się przetoczyło przez Teksas, co może zapowiadać jakieś na przyszłość, nie wiem, za 2, 3, 4 tygodnie tornada, bo jakby analizując tą pogodę tu w Teksasie, wiem, że taka pogoda latem, mokra, deszczowa, zapowiada, że może się otworzyć nowa ścieżka tornad. Tornada bywają w Teksasie rzadko, ale się zdarzają właśnie po takiej pogodzie. Więc no, musimy być ostrożni. No a teraz zapraszam Was na oglądnięcie właśnie tego drugiego klipu z pogodą, jaka przeszła właśnie dzisiaj. Brałem się w kaptur i idę na dwór w klapkach, żeby wam to pokazać, jak działają nagłe deszcze. Ten deszcz pada od może 7 minut? No i chcę wam pokazać, jak wygląda mój creek. Tam jest wszystko zalane.
deszcz pada od 7 minut dosłownie. Jeśli popada dłużej, godzinę, no to mogą być tam te domki zalane tam. Tak wyglądają nagłe ulewy. Tu jest wszystko zalane w kriku. Szerokość, nie wiem ile tam już jest, 10 metrów. Tam będzie z 1,5 metra głębokości. Chyba przestanie padać, ale gdyby padało tak dzisiaj cały dzień, no to może tu być kilka metrów, 2 metry głębokości. Tak wyglądają w Teksasie deszcze nagłe. To nawet nie ta woda, która tutaj spadła, tylko ta woda, która przyszła tam daleko z tamtych górek, ona będzie tutaj spływała przez następne godziny. No tak to wygląda. Nigdy jeszcze woda nie podeszła, czekajcie, tylko powiększę trochę. Nigdy jeszcze woda nie podeszła tu pod dom, ale tam pod ten ogród z tym żółtym takim zadaszeniem już kiedyś podeszła. No musiałoby być jeszcze metr więcej. Fajnie, ja lubię takie przygody, nie narzekam, to jest Teksas. Tu się pogoda zmienia raptownie. Trudno przewidzieć nawet pogodę. Dlatego, że deszcz, który pada 5 km dalej, może zalać twoje domostwo, mimo że u ciebie nie spadła ani kropla deszczu. No właśnie tak to wygląda. No tam robi się niebezpiecznie, bo woda może podejść już pod były kurnik. No nie ma tam nikogo w tej chwili, nie ma kur, nie ma zwierząt, ale może podejść pod ogród Ewy, naszej sąsiadki. Jak to popada jeszcze trochę, to jest prawdopodobieństwo, że może podejść pod tamte domy. My jesteśmy dużo wyżej, więc raczej nam to nie grozi, aczkolwiek podobno kilkadziesiąt lat temu była tu taka sytuacja, że woda podeszła aż pod drogę, pod ulicę, czyli musiałaby być jeszcze wyżej o 5-6 metrów. No, to tyle. Słuchajcie, myślałem, że pominę milczeniem, nie będę się odnosił do tego, co wydarzyło się w inicjalizacji Igrzysk Olimpijskich, ale trudno się do tego nie odnieść. Tym bardziej, że słuchajcie, jeśli ten fakt, ta inicjacja, ta inscenizacja inauguracji Igrzysk Olimpijskich nie poruszy serc ludzi, to ja nie wiem, co jeszcze może poruszyć. To było tak grubiańskie, tak nachalne, że może dziwić fakt, że niektórzy ludzie zamykają na to oczy i powiedziałbym, ja już nie mówię o tych, wiecie, całkowicie przekręconych ludziach, ale nawet z tak zwanej alternatywy, którzy mówią, że no, to była tylko taka wizja artystyczna. Świat na naszych oczach dzieli się bardzo wyraźnie. Ja wspominałem o tym 4 lata temu w moim artykule, który jeszcze jest tam gdzieś na Netify, jak i na mojej stronie stealingearth.com, kiedy ja już dostrzegałem wtedy, że nasz świat podzieli się na dwie cywilizacje. Mamy to teraz bardzo wyraźnie zaznaczone. Jest jedna część cywilizacji, która prze do tego, aby zrealizować zaplanowane, bo ja nie nazywam tego przepowiedniami, zapowiadane czy zaplanowane i skoordynowane przez nich pewne wydarzenia, które jakby są zaplanowane w czasie naszych dziejów historycznych kilkaset, kilka tysięcy lat temu, kilkaset lat temu, kilkadziesiąt lat temu, kilka lat temu do dzisiejszych czasów. To wszystko jest skoordynowane, aby wyglądało to, że realizuje się pewna przepowiednia, do której ta już nie nasza cywilizacja, bo uważam, że to jest cywilizacja satanistyczna w tym świecie, która chce nas przekonać, że oto realizuje się przepowiednia ich Boga, Molocha. No i tak na marginesie tego, moje rozmyślania nad tym, słuchajcie, to jest groźne, co oni robią. Ale groźne nie dlatego, że oni to pokazują, chociaż to jest po prostu obrzydliwe, ale groźne dlatego,
że większość ludzi i tak zasili tą ich energię i pójdzie oglądać całą olimpiadę. A możecie powiedzieć, no tak, ale my tam przeciwko olimpiadzie nic nie mamy. Oczywiście ja nie mam nic przeciwko całej masie sportowców, którzy chcą rywalizować, walczyć ze sobą. Uważajcie na te słowa, bo ja też go wyrażam, ale za chwilę o tym powiem więcej. Natomiast kiedy my mówimy, no tak właściwie to była tylko inauguracja, tam głupoty, tak, no pogięło ich. O nie, moi drodzy. Oddajemy naszą energię tym, którym nie chcielibyśmy tej naszej energii oddawać, gdybyśmy byli tego świadomi, że im oddajemy. To nie jest wcale zagmatwane, to jest proste. Inaczej mówiąc, moim zdaniem, ja dzisiaj tutaj apeluję o bojkot w oglądaniu Igrzysk Olimpijskich. Właśnie z tego względu i bojkot wszystkich firm, które wspierały w różny sposób, między innymi reklamami, finansami, tą olimpiadę. Na marginesie, ja już na temat olimpiad wypowiadałem się chyba dwukrotnie. Moim zdaniem olimpiady, wbrew pozorom, bo nazywa się je ładnie, że to jest no, konkurencja, pokazywanie tych najlepszych, to jest pokazywanie szczytów naszych osiągnięć, ale również marzeń. Pomyślcie tak na chłodno. Czym naprawdę, ale z perspektywy, oddalcie się od telewizora, oddalcie się od emocji, czym jest olimpiada? Jest rywalizacją, prawda? Jest walką. I efekt tej olimpiady, my widzimy go tylko przez pryzmat wygranych. Pierwsze trzy miejsca na podium. Złoty, srebrny i brązowy. Moi drodzy, 90%, a może nawet więcej, ludzi po olimpiadzie to ludzie przegrani. Czy my tego chcemy? Czy my chcemy właśnie tak, żeby tak wyglądał sport? Czy nie warto byłoby wrócić do starych, starych, wiekowych tradycji naszych przodków, gdzie rywalizacja nie miała miejsca, było współdziałanie i współpraca? Nie było przegranych. To jakby, co dzisiaj no, ci panowie tego świata, oczywiście wiecie, macham tutaj, żeby powiedzieć, czym to dla mnie jest, bo to nie są wielcy panowie tego świata, kpię sobie z tego. Oni chcą nas wtłoczyć w ciągły efekt wojny. Wojny cywilizacyjnej. Wszystko jest opakowane w taki papierek, który ładnie wygląda, tak jak olimpiada właśnie, ale tak naprawdę pod tym jest ukryta wieczna wojna. Tak wygląda chociażby cały system ekonomiczny, w którym jest, żeby ten system mógł istnieć, to jest konieczna ciągła, wieczna rywalizacja. Ciągłe zdobywanie kolejnych wzrostów, również wzrostów od wzrostów, czyli wzrostu geometrycznego, czego się nie da utrzymać po prostu. To jest niemożliwe matematycznie. Nie da. Ale oni przekonują nas do tego, że to jest słuszne. A rzucam tylko taki temat dla ekonomistów, a z wieloma z nich rozmawiam i mam też ich zdanie na ten temat i myślę, że niedługo to zdanie przedstawimy. Moi drodzy, czy nie lepiej byłoby oprzeć naszą ekonomię o współpracę i współdziałanie, gdzie każdy jest win-win, każdy jest wygranym? Czy chcecie dalej cywilizację, która wiecznie walczy, rywalizuje i konkuruje? Czy też cywilizacji opartej o współpracę, współdziałanie, dobro dla wszystkich uczestników tej zabawy? Ja żegnam się pomału z taką cywilizacją, która chce wiecznej wojny. To nie tylko wojny te, gdzie zabijają się ludzie nawzajem. Pamiętacie to powiedzenie, że na wojny idą młodzi ludzie, którzy się nie znają
i walczą i giną za tych starych ludzi, którzy się dobrze znają, ale na tę wojnę nie idą. Tak wygląda ten teatr. Olimpiada jest jednym z takich teatrów. Oczywiście część ludzi będzie to oglądała. Machnie ręką na to. Tak prawdę mówiąc, kiedy oglądamy te igrzyska, a nie tylko, to dokładamy drew do ognia, do stosu, na którym mogą spłonąć wasze piękne idee. Tak to wygląda. Tak wygląda ten teatr. Stań z wielkiej perspektywy, spójrz na to wszystko i oceń na trzeźwo. Chcesz brać w tym udział, czy nie akceptujesz tego? Ja olimpiady nie oglądam. Od paru już, bo chciałem powiedzieć lat, to nie chodzi o lata, od paru już olimpiad nie oglądam. Dla mnie olimpiady są elementem wojny. Wiecie, jak było, że wojny zawieszano na czas olimpiad, czyli inaczej mówiąc, świat nigdy nie był bez wojen, bo albo się wojny przerywało i toczyło się wojny sportowe, walki, rywalizacje, konkurencje, więc jakby świat ciągle był w stanie wojny. A ja tego nie chcę. Ja chcę świata i życia w cywilizacji, która jest empatyczna, kocha innych, szanuje siebie, szanuje innych, jest współdziałającą, współczującą, współorganizującą się. A inny aspekt naszego życia, o którym prawdopodobnie zrobię specjalny poradnik, to systemy polityczne, w których żyjemy. One są wieczną wojną. Piszecie do mnie czasem z zażenowaniem, ale też z taką żałością, że kurczę, Zigi, no dokonywaliśmy niedawno wyborów. Jestem totalnie zawiedziony tym, co się stało. Przecież minęło pół roku od nich, a ja jestem całkowicie zawiedziony tym, co się dzieje. Zabierają nam dzieci do Szwecji i jakby nie tylko rząd na to nic, ale co więcej, powstają nowe prawa, o których mówiła zresztą pani Kasia Tarnawa-Gwóźdź, pani mecenas Katarzyna Tarnawa-Gwóźdź w audycji sobotniej u Endiego, w której też miałem przyjemność brać udział, że przygotowany jest program, w których dzieci będą miały prawo, a to prawo będzie wykorzystywane, słuchajcie, donieść na swoich rodziców na przykład, że nie dostały kieszonkowego i państwo będzie miało prawo zabrać te dzieci. To są tworzone na naszych oczach preteksty, ażeby zrealizować ich plany. A my tak naprawdę na to się zgadzamy. Kiedy się zgodziliśmy? W trakcie ostatnich wyborów. To była nasza... Tam wtedy, w tym jednym dniu, to nie była pełna wola, ale dopuszczono nas do pewnego wyboru. No wybierzcie, które zło chcecie, te czy tamte. No i zostało wyrane. A my jeszcze się nie obudziliśmy na tyle, żeby powiedzieć, my nie chcemy żadnego zła i nie chcemy żadnej federacji, partii, konfederacji. My chcemy systemu, w którym każdy z nas będzie miał wpływ na to, co się dzieje w moim kraju. Każdy z nas. I takie systemy są możliwe. I wcale nie będą oparte o demokrację. Do tych wszystkich, którzy, bo tu nie chcę w poradniku tego rozwijać, ale którzy jeszcze myślą, że demokrację można tak przetworzyć, obłaskawić ją, trochę inaczej nazwać, tam zmienić trochę parametry, że wtedy będzie lepiej, powiem wam, nie. Demokracja jest instrumentem wykorzystywaną przez tamtą cywilizację satańską, satanistyczną, która chce nas pozbawić całkowitego wpływu na nasze życie. Nie mam co do tego wątpliwości żadnej. My to możemy urządzić, ale my tego nie zrobimy wiecznie tylko cofając się przed nimi. Dostałem dzisiaj maila. Ja nie będę może mówił, kto jest autorem tego maila, ale mail, czekajcie, tylko sobie go... Czy ja go nie skasowałem? Nie. Dobra. I autor tego maila wysyła mi, no przynajmniej raz na dzień, jakieś informacje takie, wiecie, masakra tego typu, nie? Porażka. I on
Nie zawsze, ale często pisze tak. On nie wysyła tylko do mnie, słuchajcie, tam wysyła do wielu ludzi. Pisze. Oni wyraźnie mówią, co z nami zrobią już w niedalekiej przyszłości. Ja myślę, mam taką nadzieję, że sam autor nie wie, co mówi. W tym zdaniu on automatycznie kreuje przyszłość. No możecie powiedzieć, jeden autor wielkiej przyszłości nie wykreuje, ale po pierwsze, on mówi to w trybie dokonanym, tak? Oni zrobią z nami to, nie że tam planują, tak? Czy oni zamierzają. Oni z nami zrobią. Okej. Wysyłając to do wielu, wielu, wielu istot, a to będzie powielone i trafi do tysięcy istot, rozsyła tak naprawdę energię tego, czego my nie chcemy. Czyli stania się tych rzeczy, których my nie chcemy. Przypuszczam, że intencja autora była inna, żeby nas ostrzec. Ale robi to w taki sposób, że dodaje energii do tego, czego nie chcemy. Tworząc nie tryb przypuszczający, ale tryb dokonany. Oni z nami to zrobią. Uważajcie na słowa. Słowa kreują energię. Energia kreuje kreację. Tak to wygląda. Dobra, to chyba na dzisiaj tyle. Ja wszystkim tym w szafranowym dworze życzę, żeby naprawdę kreowali piękną energię przyszłości takiej, jaką chcecie wytworzyć dla siebie, siebie samych, waszych rodzin, przyjaciół, wszystkich was tam. Przytulam was tam w szafranowym dworze, bardzo was kocham. No chciałbym tam być z wami, popatrzeć wam oczy, podać ręce, przytulić się. Może kiedyś, może kiedyś. I was wszystkich tutaj na kanale bardzo kocham. Bardzo wam dziękuję, słuchajcie, za wsparcie finansowe. Naprawdę, no powiem wam, o dobra, nic więcej nie będę gadał. Dziękuję wam po prostu. Dziękuję również za łapki w górę. Pamiętajcie, że nie wiem jak to jest, słuchajcie, bo ogląda was na przykład wielu, tam jest 3000 widzów, jest 60 łapek w górę. Wiecie co to znaczy? Że YouTube będzie ograniczał widoczność i powiadamianie o porannikach. Więc po prostu proszę was o łapki w górę. Oczywiście, jeśli wam się porannik nie podobał, ja to rozumiem, że takiej łapki nie będzie. Ale jeśli coś tam zadrgało w was, to proszę was o te łapki. Proszę również o komentarze i bardzo dziękuję za te wszystkie komentarze. Usuwam tylko komentarze, które obrażają lub odnoszą się wprost osobowo do innych istot i próbują ich poniżyć lub obrazić. Jeszcze raz kocham was, trzymajcie się, do następnego porannika. Cześć.